A było tak blisko zwycięstwa. Dawid Kubacki dziś na drugim miejscu konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Polak prowadził po pierwszej serii ze zdecydowaną przewagą nad rywalami. W finale trafił jednak na najgorsze warunki ze wszystkich 30 skaczących zawodników. Poleciał o kilkanaście metrów krócej niż w pierwszej rundzie i to wystarczyło do zajęcia drugiego miejsca. No bywa, niestety było ciężko. Wydaje mi się, że skok całkiem porządny, no ale no nie trafiłem z warunkami, bywa w tym sporcie. Przykro mi jest bardzo, no ale co zrobię teraz? Myślę, że na ile umiałem, to sobie w tych warunkach starałem się radzić. No jak najbardziej, to był dobry weekend, były dobre skoki. Myślę, że teraz przeważa właśnie taka złość, po prostu złość taka sportowa, że nie wyszło tak, jak człowiek tego sobie życzył. No ale tak bywa w tym sporcie, trzeba to przetrwać i walczyć dalej. Duży niedosyt, duże rozczarowanie Dawida Kubackiego, bo wczoraj razem z kolegami z reprezentacji też zajął drugie miejsce w konkursie drużynowym, przegrywając z Austriakami o punkt. Dzisiaj z Halvorem Egnerem Granerudem przegrał o punkt i 1/10. Nie zmienia to faktu, że to 9. z rzędu podium Kubackiego, jeżeli chodzi o Puchar Świata. No i cały czas jest liderem klasyfikacji generalnej, choć Norweg coraz bardziej naciska. Podium dziś uzupełnił Austriak Stefan Kraft, a w pierwszej dziesiątce mieliśmy jeszcze jednego Polaka, Kamila Stocha.